Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie nawigację Navitel MS700, a także wraz z Navitelem mam dla Was konkurs. Do wygrania będzie wideorejestrator Navitel R200, a także 5 nawigacji na smartfony i tablety. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz zostawić suba na tym kanale, jeśli tego jeszcze nie robisz. A także w opisie masz link do mojego fanpage'a. Należy tam wejść i go zalajkować. Na fanpage'u dodam post konkursowy. Należy pisać w komentarzu: biorę udział w konkursie. I z tych komentarzy zostanie wylosowanych 6 osób. Bardzo ważne, żebyście zalajkowali ten fanpage, bo wyniki konkursu również ukażą się na fanpage'u. A teraz Wam krótko o niej opowiem. Nawigacja ma 7-calowy dotykowy wyświetlacz, slot karty pamięci do 32 GB, darmową aktualizację map, co jest bardzo ważne w nawigacji. Nawigacja zawiera mapy 47 krajów Europy. Pamięć RAM tej nawigacji to 256 MB i okres gwarancji 24 miesiące. A teraz zobaczymy, co znajduje się w środku. Po otwarciu opakowania ukazuje nam się oczywiście nawigacja. Odłożymy sobie ją na bok. Dalej mamy ładowarkę samochodową, uchwyt, kabel, instrukcje obsługi. Tutaj znów jakąś instrukcję. I taki fajny futerałek. Najpierw zamontujemy sobie uchwyt do naszej nawigacji. Dobra, mam zamontowany. Fajnie, patrzcie, w ogóle ruchome bardzo. Tutaj dokręcimy. Tutaj też dokręcimy. I zamontujemy sobie ją. Tutaj ma specjalne takie dziurki, nie wiem czy to widać. O! Super to trzyma. Wow, naprawdę duża ona jest. Ściągniemy sobie tą folejkę przy okazji. Ona nam już nie będzie potrzebna. Teraz ładowareczka. Patrzcie, jak ona fajnie tutaj świeci. To się całe świeci na zielono. O, widzicie to? Chyba widać. Jak widzicie, nawigacja nam się zaświeciła. Pokazuje się ładowanie. Teraz sobie ją włączymy. Logo nam się wyświetliło, Navitel. Wyszukuje nam. I jakaś uwaga nam tutaj wyskoczyła. Tutaj system nas informuje, żeby się nie bawić nawigacją podczas jazdy, bo to może być niebezpieczne. Zaznaczymy sobie. Wczytuje nam teraz mapę. Witam w systemie nawigacyjnym Navitel. Zbigniew Urbański. Razem zawsze dojedziemy do celu. Zobaczcie, mieszkam w takiej dziurze, że tutaj jak widzicie dwa domy są, mówisz troszkę dalej, a nawigacja i tak dała radę nam wczytać. Teraz sobie wejdziemy w menu. Tutaj mamy trasa, otworzę multimedium. Idziemy sobie trochę niżej. Tutaj z takich fajnych rzeczy i ciekawych, które zobaczyłem w nawigacji, w tej. Tu mamy transmitter FM, więc bardzo fajna sprawa. Można sobie słuchać muzy. No a resztę tutaj mamy standardowo. Różne ustawienia, trasę i tak dalej. Takie proste menu mamy. Tutaj mamy na boku jeszcze oddalanie, przybliżanie. Możemy sobie dać również 2D, 3D. Tutaj mamy jeszcze takie coś jak ustawienia regionalne. Tutaj możemy sobie wybrać język interfejsu, język mapy, głosy. Jest kilka innych głosów. Mamy Annę, Alicja, Dama i tak dalej. Tutaj widzicie, jeszcze kilka jest.
Nie będę Wam pokazał, jak ona nawiguje. Ja sobie sprawdziłem i nawiguje bardzo dobrze. Ja nawigację oceniam 10 na 10, bo jest bardzo fajna, duży, czytelny wyświetlacz. Ma również inne funkcje fajne, na przykład ten transmitter, bardzo fajna sprawa. Link do tej nawigacji w opisie i zapraszam do brania udziału w konkursie. Ja się z Wami będę żegnał, trzymajcie się, hej!